Witam, dziś zrobimy filmik, jak szybko ogrzewanie postojowe odmraża nam szyby i czy je w ogóle odmraża. Widzimy tutaj, że szyba jest czołowa, zamarznięta. To samo jest z szybą boczną. Włączyliśmy sobie tutaj ogrzewanie postojowe. Widzimy, która jest godzina na zegarku. I zobaczymy, co będzie dalej się działo. Wracamy ponownie po kilku minutach do auta, by sprawdzić, co się dzieje. I co widzimy? Widzimy, że szyba przednia zaczyna nam odmarzać. Lód skrapla się i zaczynają pojawiać się pęcherze wody na szybie. Auto jest zimne. Na dworzu jest temperatura ujemna, bo dzisiaj był mrozek lekki. Więc możemy sobie sprawdzić, jak to działa to całe ogrzewanie postojowe. Czy to jest jednak prawda, czy nie? Tak jak słyszałem ostatnio wiele opinii, jedni mówią, że to ogrzewanie pomaga w odmrożeniu szyb i nie potrzebujemy nawet ogrzewania elektrycznej przedniej szyby. No widzimy, że coraz bardziej nam odmraża przednią szybę. Jeszcze przed chwilką, dosłownie minutę temu, odmarznięta była dolna część prawej przedniej szyby. Teraz widzimy, że już i lewa, bardziej zmarznięta strona, zaczyna odmarzać. Weźmiemy teraz ściągaczkę. Ogrzewanie pracuje zaledwie kilka minut. I zobaczymy, jak to wygląda. Czy gumowa ściągaczka ściąga wodę, czy lód? Widzimy, że jednak to jest woda. Patrzmy na przednią szybę. Widzimy, że za chwilkę będzie odmarznięta cała przednia szyba. To samo zaczyna się dziać z szybami bocznymi w aucie. Wracamy ponownie. Sprawdzamy, która jest godzina, ile minutek kolejnych upłynęło i patrzymy, jak wyglądają szyby przednie w aucie. Tutaj widzimy przez okno,
pracujące ogrzewanie. I parę wodną, która wydobywa się z odparowywanej wody. I szyby w aucie mamy podmrożone. Weźmiemy ściągaczkę, do wody wyjdziemy na zewnątrz auta i sprawdzimy. Widać, że szyba została odmrożona. To samo zrobimy z szybą czołową. Co widzimy? Że woda jest tylko i wyłącznie na przedniej szybie. Nie ma tutaj lodu. Dziękuję za uwagę.